Jako studenci dla Rzeczypospolitej różne mieliśmy pomysły na konferencje, na spotkania. Chcemy poruszać tematy różne, prawnicze, być może różne historyczne tematy, ale też etyczne, jakim jest niewątpliwie problem aborcji, a więc zabieg sztucznego przerywania ciąży. Chcieliśmy się nim zająć, ponieważ mimo, że temat ten jest bardzo kontrowersyjny i poruszany w mediach bardzo żywo, on nadal pozostaje kontrowersyjny, więc mam wrażenie, że nie zostaje rozwiązywany. My próbujemy radzić sobie z różnymi problemami dzisiejszego świata, tylko mam wrażenie, że szukamy złych środków, złych sposobów. Uważam, że aborcja jest jednym z takich sposobów. Sposobem, wydawałoby się, na ratowanie dzieci, które być może kiedyś będą nieszczęśliwe w swoich rodzinach czy w swoim otoczeniu, jakby nie oddając czci wartości życia, jakie ze sobą niosą. A więc myślę, że właśnie dzisiejszym problemem jest ta cześć, której już nie umiemy oddawać, szacunek, którego nie umiemy dawać, okazywać wartościom, które są niezbywalne, jakim jest niewątpliwie życie. Zastanawiam się tylko, czy byłby on dzisiaj problemem, a więc ten brak szacunku, gdybyśmy rzeczywiście głęboko zdali sobie sprawę, z czym mamy do czynienia. A więc, że to stworzenie, ta istota, która ma się narodzić, jest rzeczywiście człowiekiem. A więc z tego momentu poczęcia nic innego nie może powstać, jak tylko człowiek. A więc wydaje mi się, że tej racji, tej prawdy chcemy bronić na konferencji, którą organizujemy 6 kwietnia. To jest jedna sprawa, że chcemy bronić bardzo świadomie i konkretnie tej wartości, ale też może od drugiej strony. Nie mówić o aborcji jako o czymś strasznym, jakimś problemie, który jest winą. Niewątpliwie jest, ale jakby nie chcemy się na tym skupiać, ponieważ ten temat został już niejednokrotnie przerobiony. Myślę, że warto skupić się na tym, i ja też liczę na to, że usłyszę jakieś słowo od któregoś z prelegentów w najbliższą sobotę, usłyszeć słowo, które mówi o tym, że my, młodzi ludzie, nie uczymy się odpowiedzialności. Nie uczymy się ponosić konsekwencji za swoje czyny, jakim jest niewątpliwie również podejmowanie współżycia seksualnego w bardzo wczesnym okresie, kiedy jeszcze nie wiemy za bardzo, jakby nieświadomie nie łączymy aktu seksualnego z możliwością poczęcia się dziecka. Myślę, że gdybyśmy sobie z tego faktu zdawali sprawę tak głęboko, że jakby to jest nierozerwalnie z tym związane, dłużej zastanawialibyśmy się nad tym, bardziej ostrożnie podejmowalibyśmy różne decyzje, bo wiedzielibyśmy, że każda decyzja ludzka jest związana z konkretnym owocem. Czy to będzie dobry owoc, czy będzie to może zły owoc, jeśli w ogóle o owocu można powiedzieć, że jest zły. W każdym razie mielibyśmy tego świadomość, inaczej kształtowalibyśmy też siebie, a więc swoje decyzje, swoje życie. Mam nadzieję, że na konferencję o aborcji, a właściwie ona się nazywa Żyjesz, medycyna, etyka, prawo o zagadnieniu ludzkiego istnienia. Mam nadzieję, że przyjdzie na tę konferencję bardzo dużo osób, które też nie do końca wiedzą, po której stronie się opowiedzieć. Na takie osoby liczę. Być może uda się kogoś przekonać. Nie wiem, czy będzie to wiele osób. Myślę, że nie o to chodzi. Kilka osób, które zobaczą jakby rzeczywiście wagę problemu i oddadzą należny szacunek tej wartości, to już będzie nasz sukces.